zabawie i od razu proszę o powiedzenie kilku słów szefa naszego sztabu, Zenka Obrockiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie. Wielkie brawa dla niego i dla całego sztabu, który od kilku tygodni usilnie pracuje, abyśmy dziś się mogli pobić rekord sprzed roku. Zenko, oddaję Ci głos. Dziękuję ślicznie, kolego. Witam serdecznie Państwa. Drodzy Państwo, 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab, jak zawsze, przy Miejskim Ośrodku Kultury. Współpracuje z nami około 100 osób, żeby dzisiaj świętować, żeby dzisiaj odbył się ten wspaniały finał, na który Państwo przyszli. Drodzy Państwo, już od porannych godzin na ulicach miasta mogliście spotkać 70 wolontariuszy, którzy dzielnie w tych trudnych warunkach pogodowych zbierają pieniążki. I już mogę pochwalić się, że właśnie oni zebrali, jeszcze w trakcie liczenia jesteśmy, ale już odnotowaliśmy kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Dzięki Państwu, brawa dla Was. Kochani, jak widzicie, mnóstwo rzeczy jeszcze, które musimy szybko sprzedawać dzisiaj i zrobi to na pewno nikt nie lepiej jak Tomek Więcek. Mamy czas do godziny 20, o 20 światełko do nieba, tradycyjnie pokaz ogni tu na zewnątrz. Co można Was jeszcze tutaj dzisiaj spotkać, w czym możecie wziąć udział, powie za chwilę Tomek. Widzicie Fiata 126P, który będzie pod koniec naszej imprezy licytowany, 90. rocznik, na chodzie zarejestrowany. Panowie, świetna zabawka na wieczory, prawda, w garażu. Dobra, no to zaczynamy w takim razie od tortów. Na pierwszy ogień tortu fundowany przez cukiernię Rosario. Poproszę, żeby ktoś mi go pomógł zaprezentować, może harcerki, proszę bardzo. Tort oczywiście w kształcie serca, co prawda nie czerwonego, ale takiego jakby czekoladowego. Cena wywoławcza tego tortu Isotto 50 zł. Tak? Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. 50 zł cena wywoławcza za tort. Proszę bardzo, kto da więcej? Rozpoczynamy licytację. I po raz pierwszy 60 zł, po raz drugi. Kto z Państwa ma ochotę? 70 jest, tak? Jest 70 po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi. Ktoś podbije do 80, czy będziemy sprzedawali ten tort za 70 zł? 70 po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi. I 70 po raz trzeci. Niech będzie. Pierwszy tort sprzedany za 70 zł. Zapraszamy serdecznie do kasy. Kasa znajduje się tutaj po mojej prawej, Państwa lewej stronie. Tam płacimy pieniążki. Tort należy do Państwa. Proszę bardzo, się do niego przykrycie. Pierwszy tort został sprzedany za kwotę 70 zł. Z koszulkami poczekamy, aż będzie Was więcej, żebyście się bardziej o te koszulki bili. Ale myślę na przykład, że możemy spokojnie zlicytować kalendarz, tak zwany. Cena wywoławcza tego kalendarza to 30 zł. Kto z Państwa ma ochotę na taki kalendarz? Jest 50. 50. Na dzieci idzie. Jest 50. Dobrze. 50 zł po raz pierwszy. Kto z Państwa podbije stawkę, da na przykład 60 za taki ładny kalendarz. To pamiątka na pewno na cały rok, a jeszcze wiem, że ma też styczeń 2018, więc może 13 miesięcy wisieć. Jest 50 zł po raz pierwszy, 50 zł po raz drugi i kto z Państwa ma ochotę dać na przykład 60 zł? Proszę bardzo, będzie? Nie będzie? No to 50 zł. 50 zł, tak? Cena wywoławcza za ten zegar? 50 zł. Będzie 50? Dobrze, jest 50 w takim razie po raz pierwszy. Kto z Państwa podbije stawkę, da na przykład 60? Jest 60 po raz pierwszy. Teraz trzeba się bić, trudno. 70 po raz pierwszy. Mateusz odkupi. 80 po raz pierwszy. Stówka? Bo nie ma więcej niż 90. Jest 100 po raz pierwszy. Dobra, 100 po raz pierwszy. 100 po raz drugi, Mateusz? Mateusz? 110 po raz pierwszy. 110 po raz drugi. 120 po raz pierwszy. 120 złotych po raz drugi. I 130 po raz pierwszy u góry. 130 po raz drugi i 150. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi, 200. Jest 200! Brawo! 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i... Odpowiemy jakoś? 200 złotych po raz trzeci. Proszę Państwa, najdroższy chiński mechanizm. 200 złotych! Do której wkład miały wszystkie drużyny z Lubawy. W sprzedaży mamy ciasto po 3 zł, gofry z cukrem, pudrem również po 3 zł, faworki po złotówce i gofry z dżemem po 4 zł, także zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.
krótka przerwa, za chwilę zespół znowu do nas wystąpi, to zespół Ewakuacji. Kolejną częścią licytacji mamy dla Państwa kosz piknikowy od Banku Spółdzielczego w Lubawie, wypełniony różnego rodzaju słodkościami, kawą, herbatą. Coś tu jeszcze można znaleźć. Nie wiem, co to jest. A, kredki jakieś. Różnego rodzaju suweniry, można tak powiedzieć, w tym koszu. Cena wybawawcza to 30 zł. 30 zł, kto z Państwa ma ochotę na taki kosz? Jest 30, tam było po raz 30, to tu będzie 40, tak? Dobrze, mamy 40 zł, mamy 50 po raz pierwszy, mamy 50 po raz drugi, mamy 60 po raz pierwszy, 60 zł po raz drugi, 70 po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi i 70 zł po raz... trzeci. Tak jest, wszystko się zgadza, zapraszam do kasy. Kosz został sprzedany, mamy jeszcze dwa takie kosze, więc też je Państwu sprzedamy. 70 zł za kosz ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie. Dobra, kochani, to w takim razie... Pani Izo, tego kalendarza to 20 zł. Dobrze pamiętam? Dobrze. Dwie dychy. Kto z Państwa ma ochotę na taki kalendarz? Proszę bardzo, 20 zł to cena wywoławcza. Kto na 20? Jest 20 zł w takim razie. Mamy 20 po raz pierwszy. Kto z Państwa podbije stawkę, da na przykład 3 dyszki. Tam jest 30? Tak? Na pewno? Bo wiesz, że jak nie, to... 30. Jest 30 po raz pierwszy, 30 zł po raz drugi, 40 po raz pierwszy, 40 zł po raz drugi, 40... Będzie 50? Kto z Państwa ma ochotę na taki kalendarzyk? 40 zł. Jest 50? Na pewno? Dobra. Jest 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi i... Co tam u góry? Dacie się młodemu ograć? 50 po raz, 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi i 60 zł po raz trzeci. Zapraszam do kasy. Kalendarz został sprzedany za 60 zł. A z informacji, które przekazywał nam Zenon na samym początku, wiemy, że w sztabie naszym, czyli w Miejskim Ośrodku Kultury, już naliczono z puszek wolontariuszy ponad 10 tysięcy zł. Jedziemy oczywiście na rekord. Mateusz, zaraz nam przypomnij, ile było w ubiegłym roku, pamiętasz? Zaraz sprawdzimy, ile było w roku ubiegłym i będziemy starali się ten rekord pobić. No ale oczywiście bez Was tego nie będziemy w stanie zrobić. To co, może koszulkę, Wośku? Kto ma ochotę na koszuleczkę? Czy poczekamy, że będzie więcej osób, żebyście się mocniej pobili o nią? Mateusz, może byłbyś tak uprzejmy i nie niszcząc go w jakiś mocny sposób, wyjął z tego pudełka i zaprezentował zebranej publiczności. Proszę Państwa, piękny torcik w takiej dekoracji truskawkowej, a adwokatowe nadzienie, biskup to czekoladowy, prosiłem. No dobra. A truskawka jest Twoja. Zemoś, 150. Jako szef sztabu, 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i... Dziewczyny, chłopaki dołożą. Na dzieci. I na seniorów, no wiecie, już tam coraz bliżej, nie? 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 100... 200? 200? 160? Dobra, 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi... 200! 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 zł po raz... trzeci sprzedany tort Zenonowi Pawrockiemu, dyrektorowi naszego sztabu. Wielkie brawa. 200 zł wędruje do kasy. Thank you.
Dziękujemy serdecznie zespół Ewakuacja prowadzony przez Stanisława Grzywacza. Witam. Dziękujemy. Kochani, sprzedajemy dalej. Czas teraz na coś, co miasto Lubawa otrzymało od naszych przyjaciół.